Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Witam cię, jeśli jesteś pierwszy raz. Na pewno słowo narcyz odegrało tutaj główną rolę, że kliknąłeś. Bardzo mi miło. To jest rzeczywiście kanał, który tworzę dla osób, które próbują dowiedzieć się więcej, chcą zyskać wiedzę, ale też przede wszystkim chcą zyskać praktykę w tym i jak sobie radzić z osobami. Toksycznymi, narcystycznymi, socjopatycznymi, psychopatycznymi. Więc dobrze trafiłeś. Zapraszam Cię do biblioteki. W bibliotece mam nadzieję, że w, w Plejadzie dużo filmów o, o osobach zaburzonych, znajdziesz to, co Ciebie interesuje. Dzisiaj dla osób, które oglądają mój kanał już od dłuższego czasu, na Waszą ewidentną prośbę, bo i w rozmowach, bo i w mailach. Coraz więcej widzę, że chyba nie przykładam się do motywowania. Więc dzisiaj będzie film bardzo, bardzo mocno motywujący. Wiecie i ci, którzy ze mną pracują, wiedzą, że w prostocie u mnie tkwi szkopuł. Można wiele opowiadać o technikach motywacyjnych dużo o technikach, jak sobie radzić, wymyślać różne rzeczy. Jestem stanowczym zwolennikiem prostoty, tego, że to, co wykonujecie, ma być dla Was zrozumiałe, łatwe do powtórzenia i uwaga najważniejsze słowo klucz dla mnie: konsekwentne. Moi drodzy, nic, absolutnie nic nie wydarzy się bez konsekwencji, stałego powtarzania, stałego ćwiczenia tego, co jest nawet proste. Ale jeśli wykonacie to raz, drugi, nie przyniesie to efektów. Musicie wykonać to sto. 200, 300 i 400 razy, a najlepiej codziennie. Moi drodzy, tak jak łatwo weszliście w zawłaszczenie narcystyczne i to, że staliście się ofiarą, e, łatwo, bezproblematycznie, ale konsekwentnie i codziennie narcyz robił dziurę w brzuchu, robił dziurę w sercu, robił dziurę w głowie. Teraz trzeba te dziury odszukać, znaleźć i tak samo konsekwentnie, dzień po dniu, minuta po minucie, e, z tej sytuacji wyjść. Nie ma czarodziejskiej różdżki, nie ma proszka, nie ma e, abracadabra zaklęcia, które spowoduje, że osoba narcystyczna zniknie z waszego życia. I że wszystko nagle się odczaruje, że ruminacja, czyli natarczywe myśli, które cały czas krążą po Waszej głowie na temat tej osoby, ale dlaczego, ale po co, ale kiedy, ale jak, ale dlaczego, ale czemu, ale jak on tak mógł, jak ona tak mogła, jak to się mogło wydarzyć, nie znikną nagle. Nie ma takiej sytuacji. Czas i konsekwencja zrobią swoje. To jak Wy podejmiecie decyzję, nie ja. Nie on, nie ona, ale wy. Jak wy podejmiecie tą decyzję, jak wy z tego wyjdziecie, tak będzie ta sytuacja wyglądała. Więc, moi drodzy, wszystko należy do Was i w Waszych rękach leży sukces. Dlaczego trafiłeś na osobę narcystyczną? Oczywiście, można by napisać książkę. Jedno jest pewne i z czym się bardzo mocno zgadzam. Jeżeli osoba narcystyczna chce, Dopaść jakąś ofiarę, chce, bo jej cechy osobowości, jej sposób bycia, jej charyzma, jej wiele fajnych cech bardzo mu się spodobają, i będzie ten mały szkopuł, że przypomni mu obiekt matki, że coś będzie w Was takiego, co przypomni, że. To podobne jest do zachowania mojej mamy i to mnie przyciąga. To jest ten magiczny, który wcale nie musicie być wizualnie podobne, podobni do, do ich matek, ale taki mały szkopuł, który spowoduje, że wybierze was na ofiarę. Śmiem twierdzić, że każdego osoba narcystyczna jest w stanie wpędzić w ofiarę. Okres bombardowania miłością jest nie do pokonania. To jak wiele razy słyszymy, że nikt nie kocha tak jak narcyz, jest w tym prawda, dlatego że idealizacja, miłość, miłość osoby narcystycznej, oczywiście mówię to z sarkazmem, miłość osoby narcystycznej jest jak miłość bezwarunkowa do matki. Naśladowana, podobna, dlatego tak piękna. Moi drodzy, przygotowałam dla Was dzisiaj cztery punkty, takie podpowiadające Wam, co jest najważniejsze, e, dlaczego tak się dzieje i na co musicie zwrócić uwagę, ale oczywiście przygotowałam też cztery bardzo konkretne, proste metody do tego, aby wyjść z tego. Metody, które powtarzane codziennie, systematycznie, cierpliwie, z uśmiechem, z humorem. Ja nie dlatego się śmieję cały czas na tym kanale, żeby było nam wesoło, ale dlatego, żebyście zrozumieli, że czasami warto się z siebie pośmiać. I naprawdę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wiem, że brzmi dla ofiar, które dzisiaj siedzą w, w swoim, w swoim Trudnej, w, w swojej bardzo trudnej sytuacji, wiem, że brzmi to niemożliwie, ale chcę Wam pokazać, e, że naprawdę z tego da się wyjść. Można wyjść, można wyciągnąć z tego wnioski, można żyć naprawdę szczęśliwie, bez strachu i bez poczucia winy. Przypominam i zawsze do końca życia będę przypominać: dwie rzeczy, na których osoba narcystyczna buduje swoje, swoją przewagę nad Wami strach, czyli wywołuje was, że czegoś się boicie, coś źle zrobiliście, ma na was jakiegoś haka, straszy was czymś, zabraniem dzieci, zabraniem pieniędzy, będziesz sama, sam, nikt cię nie pokocha i tak dalej i czyli na poczuciu strachu i dwa na poczuciu winy. Twoje dzieci ci tego nie wybaczą, nikt cię nie będzie lubił, to nie tak wygląda jak myślisz, i tak dalej. To Twoja wina, ty tak mówiłaś, ty tak mówiłeś. Więc moi drodzy, tylko na dwóch rzeczach buduję waszą, waszą przewagę. Dlatego uśmiechajmy się czasami i czasami się śmiejmy. Ja w niektórych momentach pokażę wam w tych czterech prostych metodach, które dzisiaj dokładnie dyktuję nieraz klientkom, które są bardzo. Chętne do pracy, ale nie, nie są w stanie zrozumieć, czym jest dysocjacja, czym jest wzmocnienie przerywane. Ja chcę, żebyście to wiedzieli, ale dlatego te cztery cechy, te, te cztery metody przygotowałam właśnie w oparciu o te wszystkie mechanizmy, żeby Wam było łatwiej, bo oczywiście można zrozumieć i najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, więc proszę, edukujcie się, ale metody powtarzane codziennie, skrzętnie, pisane, pamiętniki. E, wszystko to może spowodować, że będzie Wam lepiej. Moi drodzy, no to co? Dlatego pierwsza, najważniejsza rzecz. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Nikt! Kompletnie nikt. Ja mogę gadać do, jak to się brzydko mówi, do śmierci, natomiast to ty musisz wykonać pracę. Ja swoją pracę wykonałam, ja swoją pracę zrobiłam, wiem i słyszę od wielu, wielu osób, i proszę, dajcie głos w komentarzach, że wiem, że wielu osobom udało się już wyjść. Dajcie wsparcie osobom, które chcą z tego wyjść. Które wi nie widzą światełka w tunelu, pokażcie im, że to światełko jest, że konsekwentnie, cierpliwie naprawdę można z tego się wydobyć. Więc, mój drogi, moja droga, jeżeli jesteś teraz w pozycji załamanych rąk, nie masz pieniędzy, nie masz dokąd pójść, boisz się, nie masz wsparcia w rodzinie, nie masz wsparcia w nikim, nikt cię kompletnie nie rozumie, proszę poszukaj swojej grupy wsparcia. Poszukaj ludzi, którzy rozumieją, czym jest narcyzm, czym jest zaburzenie narcystyczne, czym jest zawłaszczenie narcystyczne. Masę forum. Na Facebooku, w mojej grupie społecznościowej też możesz znaleźć takie wsparcie. Nie ma żadnego problemu z tym. Tylko proszę, nie biadol, a zacznij działać. Wyrzuć to z siebie. Jest. Tysiące ludzi, miliony ludzi, którzy tego codziennie doznają na całym świecie. Nie jesteś wyjątkiem. Nie tylko tobie się ten dramat przydarzył, w sensie jesteś ty po prostu nieudacznikiem, a reszcie świata to wychodzi. Nie. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo sprawnych ludzi umysłowo bardzo ludzi wysoko aspirujących w życiu, na bardzo wysokich stanowiskach, którym się świetnie życie układa, a jednak, mimo wszystko wpadają emocjonalnie w zawłaszczenie narcystyczne. Więc nie jest to kwestią, że to coś z tobą jest nie tak, tylko tak działa to zaburzenie. Więc mój drogi, moja droga, od Ciebie i tylko od Ciebie to zależy. Nikt Ci w tym nie pomoże. Terapeuta, psycholog, coach, filmy na YouTubie. One cię pobudzą, podkręcą, dadzą kopa do pracy, ale pracę musisz wykonać ty. Mam nadzieję, że to jasne. Punkt drugi naszych rozważań. E, moi drodzy, e, tak jak powiedziałam, na świecie jest bardzo dużo zła. E, są ludzie, którzy niszczą, którzy gwałcą, którzy kradną, którzy robią e, bardzo złe rzeczy. Nie oznacza to, że masz siedzieć i czekać, aż coś takiego się wydarzy, ale mogło statystycznie tobie również się coś takiego wydarzyć. Więc czas zdjąć różowe okula okulary i zacząć walczyć o siebie. Dbać o siebie, zacząć zwracać uwagę, jak inni cię traktują. Nie jest tak, że każdy człowiek w głębi serca jest dobry. Nie jest tak, że każdy chce dla ciebie dobrze. Najważniejszym jest to, żebyś ty, jeżeli czujesz i widzisz i odczuwasz to przede wszystkim, że ktoś próbuje zrobić ci źle. To Twoim obowiązkiem jest dbać o siebie. Niezależnie od tego, czy wychowano Cię, że grzeczne dziewczynki nie powinny mówić brzydkich słów, albo grzeczne dziewczynki nie powinny krzyczeć. Masz o siebie walczyć, musisz o siebie walczyć, bo to, co masz tutaj, jest dla Ciebie najważniejsze. No i co, punkt trzeci naszych rozważań. Mechanizmy. To wszystko, co ci się przydarza, to wszystko, co powoduje, że nie potrafisz wyjść, że masz misz w głowie, że zastanawiasz się, czy masz do czynienia z dobrym człowiekiem, czy jednak złym człowiekiem, czy ta sytuacja powinna być tak, czy nie tak, czy ja to dobrze odbieram, czy ja to źle odbieram. To wszystko są mechanizmy i możemy wyliczać te mechanizmy. Wzmocnienie przerywane, czyli świadomość nagrody, te, tej nagrody, tej pięknej, Miłości, która została ci na początku obiecana, a później niedotrzymana, później oszukiwana, i widzisz dzisiaj człowieka, który cię niszczy, który chce dla ciebie źle, który nie pilnuje, żeby było ci dobrze, który oczernia cię przed innymi. I zastanawiasz się, kiedy tą nagrodę z powrotem dostaniesz. Następny mechanizm, dysonans poznawczy, w którym zastanawiasz się, czy jednak ten człowiek jest dobrym człowiekiem, czy jest złym człowiekiem. Proszę bardzo, następny mechanizm, wiązanie w traumie, w której jesteś przywiązany do swojej ofiary i sądzisz, i liczysz na to, że w którymś momencie ten mechanizm odwróci się na Twoją korzyść i że ten człowiek zrozumie, że jesteś Mu oddany. Jest jeszcze wiele mechanizmów, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, a które w zaburzeniu narcystycznym i zawłaszczeniu Twojej osoby przez narcyza mają miejsce. To nie jest kwestia Twojej głupoty. Bo wiele osób do mnie mówi, jak ja mogłem być taki głupi, jak ja mogłam nie zauważyć tego, co się dzieje, jak ja mogę sobie pozwolić. Ja z wami tysiące rozmów przeprowadziłam, w której, kiedy pracujemy nad uważnością na siebie i temu, co do nas przychodzi, co myślimy o danej sytuacji, to wy się łapiecie za głowę, że na przykład panie są w stanie. Godzić się na oficjalne zdrady, że panie są w stanie godzić się na mówienie do nich ty idiotko albo ty debilko albo jeszcze gorsze rzeczy. I kiedy widzicie na przykład, dziś usłyszałam cudowną rzecz, mówię w cudzysłów cudowną rzecz, w postaci ja pozwoliłam myśleć sobie, że to, że mój partner przez pół roku jest na moim utrzymaniu, to jest to kwestia tego, że tak bardzo mnie kocha, bo chce być blisko mnie. A ja go utrzymuję przez pół roku i słyszę jego wyzwiska na mój temat. Moi drodzy, to nie są e, rzeczy, za które musicie się wstydzić. Chcę, żebyście wiedzieli, że mechanizmy psychologiczne, które odgrywają rolę w naszym życiu, są po części dla Was w przemocy psychicznej, bo to trzeba jasno i klarowne. Klarownie powiedzieć, że jesteście w przemocy psychicznej, jesteście ofiarami przemocy psychicznej, powoduje i są to mechanizmy obronne waszego organizmu, waszego mózgu dokładnie. Wszystkie te mechanizmy powodują, że mózg chce widzieć te rzeczy kolorowiej, że chce je wymazać z pamięci, dlatego chce zapomnieć o tym, że ktoś był dla was zły. Jest to mechanizm amnezji nadużyć. Nie pamiętasz rzeczy trudnych, tak jak małe dziecko e, wymazuje, e, zamraża, wyrzuca rzeczy, których nie chce pamiętać, dlatego że to może spowodować. Zabicie. To może spowodować ogromny ból, który dla organizmu, dla mózgu jest informacją, dzieje się coś złego. Wasz mózg musi was obronić. Dlatego robi wszystkie te mechanizmy w celu waszej obrony. Moi drodzy, tak jak te mechanizmy wchodzą do waszego życia, tak samo są inne mechanizmy, które konsekwentnie trzeba powtarzać, bo wasza osoba narcystyczna, mówię wasza w sensie ta, która was niszczy, nie że nie identyfikujcie się proszę z nią, ta osoba świadomie dzień po dniu, kroczek po kroczku wprowadzała te mechanizmy do waszej przestrzeni życiowej. Teraz wy kroczek po kroczku musicie dzień po dniu konsekwentnie te mechanizmy ze swojego organizmu wyrzucać, tłumaczyć swojemu mózgowi. Po to przygotowałam dla Was na dzisiejszy film cztery bardzo proste i krótkie ćwiczenia, ale codziennie powtarzane, żebyście mogli te mechanizmy ze swojego życia wyplenić. No i co? Czwarty, ostatni najważniejszy punkt w tym, co masz zrobić, jak masz działać, zanim przejdziemy do metod. To jest podjęcie decyzji. Moi drodzy, to jest najważniejszy punkt. Musisz podjąć decyzję nie o tym, że masz odejść, nie o tym, kiedy masz odejść, nie o tym, co zabierzesz, czego nie zabierzesz, jak sobie z tym poradzić, tylko podjąć decyzję o działaniu, o zadbaniu i ochronie siebie nie zastanawiaj się nad tym, kiedy masz odejść bo twój mechanizm obronny wiązania w traumie powstrzyma cię, nie będziesz mógł tego zrobić zblokuje ci poziom działania zacznie krytyk wewnętrzny działać nie dasz rady, podejmij jedną decyzję działam w swoim imieniu i nawet jeżeli dziś, jutro, pojutrze, za 10 dni, miesiąc, rok nie odejdziesz, najważniejsze jest dla mnie żebyś zadbał o siebie Abyś podjął decyzję, że będziesz te rzeczy robił. Jeśli już odszedłeś i e, jesteś wolny, wiem, że dopiero teraz piekiełko się zaczyna, o czym też za chwilę nakręcę film e, i też pomogę ci w tej części, co sobie robić, jak się to piekło zaczyna i co, co masz robić, natomiast musisz podjąć pewne działania e, i to jest Twoja decyzja. Podejmuję decyzję. Że będę stosować systematycznie te metody. Nawet jeśli któregoś pięknego dnia wstanę rano i powiem: hmm, ta osoba narcystyczna chyba jednak nie jest narcystyczna. Ja się chyba pomyliłam i ja strasznie za nią tęsknię. E, wszyscy to e, przeżywamy, wszyscy mamy takie wzloty i upadki. W każdej dziedzinie życia, niekoniecznie z osobami narcystycznymi, zawsze mamy wątpliwości, bo taka jest. Natura człowieka. I z tym się pogódź. Jednego dnia będziesz bardzo chętny do pracy, drugiego dnia będziesz miał zjazd. Natomiast od tego masz świadomość i od tego masz silną wolę i determinację, i to, że podejmujesz decyzję i po prostu wykonujesz pierwszy krok. Przypominam, metoda pięciu sekund. 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to robisz. Nie chce mi się wyjść na spacer, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wychodzisz, tak? Liczysz raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już zakładasz buty. Wtedy nie powoduje, że twój mózg zaczyna to blokować. Tylko sobie mówisz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, biorę telefon do ręki i dzwonię do nielubianego klienta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zaczynam pisać książkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i idę na spacer. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, nie zastanawiaj się na, nad nią dłużej, tylko ją po prostu rób. Jeżeli twoim zadaniem codziennie jest na przykład to, że chcesz wyjść na spacer, to po prostu robisz raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zakładasz buty. Ustalasz, że o 12 na przykład wychodzisz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zakładasz buty i wychodzisz. Nie, że jeszcze albo kuchnia, albo to, albo tamto. Pamiętajcie, metoda pięciu sekund. Spróbujcie ją wprowadzić w swoje życie. No i co? No co zaczniemy? Metody cztery, bardzo proste metody, które czasem mogą się wydawać śmieszne, ale je spróbujcie. Bo one działają. Sprawdziłam to na wielu, wielu klientach, i mam nadzieję i na sobie samej. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Spróbujcie spróbujcie je zastosować. Pierwsza metoda, która jest taką początkiem wszystkiego, nazwałam ją Pamiętaj. Moi drodzy, nie ma tutaj żadnych alej. Myślę, że to można pisać po ematy. Poproszę o przygotowanie listy której będą informacje, dlaczego nie powinnam, nie powinienem być dłużej w tym związku. Ja wiem, że brzmi to strasznie, bo raczej powinniśmy pozytywnie na to patrzeć, ale tutaj jest informacja na temat tego nadużyć. Amnezja nadużyć e, powoduje, że zapominamy o tym, co jest złe, a jednak w tym dysonansie poznawczym ta. E, Piękna strona osób narcystycznych, czyli ta miłość, to obie, obiec, obiecanie miłości, to obiecanie y, y, nieba jest dla nas tak ważne, że w każdej chwili do tego będziemy chcieli wracać. Dlatego przygotowanie listy, w której będzie informacja, czego nie chcę w tym związku i co powoduje, że nie powinienem być w tym związku, bardzo Wam ułatwi sprawę dodatkowo ułatwi tą sprawę, jeżeli ktoś ma z tym kłopoty i zaczyna już od razu krytyk wewnętrzny wchodzić do tej przestrzeni i mówić ha, nie, no słuchaj, nie jest tak źle, bo przecież mówi, mówiła, mówił, mówiła ci, że cię bardzo kocha, no popatrz, tutaj masz taki, taki ten, a kiedyś ci kupiła kwiaty, a kiedyś ci kupił krawat, kupiła krawat, on, on yy, przyniósł kwiaty. Yy, od razu krytyk wewnętrzny wejdzie do działania i od razu będzie pacyfikował tą listę. Więc żeby się coś takiego nie wydarzyło, bardzo proszę przerzućcie to na osobę trzecią. Trzecią mam nadzieję, mam na myśli mówienie i pisanie tego w ramach poradnika dla osoby trzeciej. Czyli co bym doradził mojej przyjaciółce, co bym doradziła mojemu przyjacielowi w tej kwestii. Żeby mogła odejść z tego związku, żeby zobaczyła rzeczy, dla których nie powinna być w tym związku. Jeśli jeszcze bardziej chcecie podkręcić sytuację, pomyślcie o tym, gdyby to wasza córka, wasz syn przyszedł z tym problemem do was, jak byście mu wyjustowali tą listę? Z jakich powodów nie powinni być z tym partnerem? Przerzucenie na osobę trzecią, czyli Pisanie poradnika porad dla osoby trzeciej spowoduje, że krytyk wewnętrzny się trochę schowa. Nawet nie trochę, a bardzo się schowa, więc spróbujcie tą listę zrobić. To jest przede wszystkim przeciwdziałanie amnezji nadużyć, która spowoduje, że ta pamięć zawsze pozostanie. I kiedy Wam się zechce myśleć pozytywnie, albo a może jednak to była wielka miłość, a może ja tego nie zauważyłam, zauważyłem, bardzo proszę o przeczytanie. Tej tej listy powinno przejść. Powinno natychmiast człowiek się zastanowić. I to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą musicie zrobić w momencie, kiedy chcecie się powstrzymać od powracania do tej osoby, w momencie, kiedy pojawiają się myśli natarczywe. To jest taka podstawa do, całego, do całej pracy nad sobą. To jest punkt pierwszy. Moi drodzy, drugi punkt to jest, to jest generalnie radzenie sobie z myślami. Kiedy odchodzimy od osoby narcystycznej, kiedy ten związek się kończy, kiedy chcemy, chcemy się uwolnić, bardzo często dochodzi do ruminacji, czyli natarczywych myśli. Mamy wrażenie, że w zasadzie ta osoba jest przyklejona do nas do głowy, tam z tyłu gdzieś, i cały czas o niej myślimy. I to jest tak niezależne od nas, od tego, co robimy, co byśmy nie robili, to cały czas mamy wrażenie, że ta osoba jest wklejona, tak jak powiedziałam. Moi drodzy, no, ruminacja niestety tutaj działa i działa dość mocno, dlatego, bardzo ważną rzeczą jest zdanie sobie z tego sprawy, że myśli to jest, to nie jesteście wy. Myśli przepływają i wpływają. Głównie w tej sytuacji, w której jesteś, twój, Twoje myśli automatycznie są. Przeszlancowane, czyli są przeprojektowane, i tutaj główną rzeczą, która odgrywa w myślach rolę jest wewnętrzny krytyk, czyli coś, co cały czas. Pacyfikuje i co jest takim głosem osoby narcystycznej, bo kiedy wiele, wiele lat słyszysz różne teksty na swój temat, różne zdania, różne sugestie, różne podpowiedzi, triangulacje, gaslighting, cały czas dzień po dniu zdejmujesz z siebie taką. Suwerenność własną i taką e, zdrowe myślenie. Cały czas w tej twojej głowie dźwięczy głos e, osoby narcystycznej. Dlatego, po pierwsze, to, że też nie jesteśmy e, tym, czym myślimy, bo jest to zlepek wszystkich myśli, e, e, które uzyskujemy od wielu osób przez wiele lat, dlatego te myśli są. Nie są tobą. E, jedyne, co możesz zrobić w tej sytuacji, jest to, żeby zrozumieć, a dwa, e, pojąć, że była to czysta projekcja. I moim takim najprostszym sposobem, który sama osobiście trenowałam, bo oczywiście zrozumienie, że masz do czynienia z osobą zaburzoną, jest dość trudne, czyli co chwila musisz sobie przypominać, bo są co chwila pytania. Boże, a dlaczego, dlaczego ona tak zrobiła? No ale jak ktoś może tak w żywe oczy kłamać? No ale, ale przecież ja tak nie zrobiłam, przecież ja tego nie powiedziałam, a dlaczego ktoś mi to zarzuca? Ale, ale to jest niesprawiedliwe, ale to jest czyste oszustwo, ale cokolwiek, tak? I cały czas zadajesz sobie tysiące pytań, na które nie znasz odpowiedzi, na które próbujesz uzyskać informację, czy ta osoba jest taka zła, czy taka osoba nie jest zła. Jedną informację, którą chcę Ci podać, jest to, że to jest osoba zaburzona, czyli jest to osoba niepełnosprawna. W ten sposób możemy to potraktować. Ja w ramach takich treningów z klientkami, klientami proponuję, żeby narysować sobie, wydrukować z internetu bardzo ekstremalne przeżycie kilku znaków wskazujących na niepełnosprawność i w niektórych dla ciebie ważnych miejscach, na przykład jeśli już nie mieszkasz ze swoją osobą narcystyczną, po prostu przyklejenie takich znaczków. I za każdym razem będziesz pamiętał o takiej informacji. Jeśli mieszkasz Zrób sobie taki znaczek. To jest takie mało inwazyjne, czy jak dzieci zobaczą, czy jak nawet osoba, z którą mieszkasz, osoba narcystyczna zobaczy, no nie, nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Ale dla ciebie będzie to zawsze pamięć, taka pamięć, która wejdzie w pamięć komórkową, informację, że masz do czynienia z osobą zaburzoną, z osobą chorą, nad którą nie ma co dyskutować, nie ma z tą osobą co dyskutować, nie ma co kruszyć kopii, bo tam masz osobę, która jest bez neuronów lustrzanych. To jest tak, gdybyś wymagał od osoby, która nie ma nóg, żeby zaczęła tańczyć. Wiesz, że tego nie będzie robić. Jeżeli mówimy o kimś, kto nie ma neuronów lustrzanych, nigdy nie będzie współodczuwał, nigdy nie będzie dokonywał introspekcji. Jeżeli mówimy o osobie niepełnosprawnej, to osobie, która ma ciało osoby dorosłej, ale niestety zatrzymała się w wieku 5 lat na rozwoju emocjonalnym, więc nie, mo nie możesz jej mówić o odczuciach. Uczuciach, których ona nie rozumie, bo ich nie doświadczyła nigdy i nie doświadczy. Więc nie możesz jej o tym mówić, mimo że wydaje się, że patrzysz na osobę dorosłą. Eee, znaczek niepełnosprawności, mam nadzieję, że będzie ci to co chwila i systematycznie przypominać i pozwoli ci nie zadawać tysiąca pytań, tylko nawet jeśli ta myśl przyjdzie, a może ona, on jest może ja źle coś zrozumiałam. Wtedy przywitaj tą myśl. Pamiętaj, nie uciekaj od myśli, bo kiedy uciekasz od myśli, myśli cię gonią. Więc zatrzymaj i powiedz, ok, dziękuję, że przyszłaś myśl, ok, rozumiem, ale ten znaczek jest niepełnosprawności. On wskazuje, że ta osoba jest niepełnosprawna. Nic z tym tematem nie zrobię. Nie mogę wymagać, żeby ona współodczuwała, żeby ona to zrozumiała, bo jest niepełnosprawna. Bo nie da rady tego zrozumieć, bo nie ma neuronów lustrzanych. Ten znaczek niech Ci przypomina o tym, że dyskusja jakakolwiek z osobą narcystyczną nie ma kompletnie szans. Więc jeżeli e, jesteście skłonni na takie niesamowite przeżycie, jak wydrukowanie znaczków i sobie ich w widocznych miejscu przyklejeniu, czy m, gdzieś przy biurku, czy w notesiku, czy gdziekolwiek indziej, wklejcie sobie e, te znaczki i e, myślcie, możecie inny znaczek, który Wam. O czymś będzie mówił, tak? Dla mnie ta niepełnosprawność jest takim znakiem, w którym nie będę obrażała tej osoby, ale też nie będę się wkręcała w dalszą, dalszą rozmowę, bo tam nie ma o czym rozmawiać. Trzecia metoda, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to dopamina. Moi drodzy, chaos, który wykonuje osoba narcystyczna, góra dół, góra dół, tak? Czyli kocham nienawidzę, kocham nienawidzę, to ty jesteś winny, to ty jesteś winna, e, to jest nie tak, to było dobrze, a jednak cię może kocham, kiedy wy już wychodzicie z siebie i e, e, no, nosi Was w jedną i w drugą stronę, nie rozumiecie, co się dzieje, następuje strzał miłości, czyli ale jednak ja Cię bardzo kocham i tak dalej. No i te wzloty i upadki, wytwarzanie chaosu w waszym życiu to jest coś. Do czego osoby żyjące z osobami narcystycznymi są przyzwyczajone. Taki styl życia góra-dół e, powoduje, że skoki dopaminy, czyli potrzeba e, dostarczenia do waszego organizmu dopaminy, jest stale na wysokim poziomie, bo, bo te skoki wytwarzają w organizmie dopaminę. W momencie, kiedy wychodzicie z takiego związku, e, bardzo się cieszycie, bo nagle jest spokój, jest cisza, jest bardzo fajnie, ale do pewnego momentu. W którymś momencie wasz mózg upomni się o daj mi trochę dopaminy. Daj mi" daj mi dopaminę. No i zaczyna się e, ogromna gonitwa za tym. Gonitwa w postaci myśli, kłębiących się i tak dalej. Świadomość tego, że jest ci ta dopamina potrzebna, a jedynym możliwym e, sposobem jest wysiłek fizyczny. Znaczy jest kilka innych, ale jednym z najprostszych jest wysiłek fizyczny. Czyli taki też zrobienie, zrobienia skoku. Spokojnie, spokojnie, bum bum bum. Jednym z najpiękniejszych metod, które ja lubię stosować i y, bardzo one przypadają do gustu im klientkom głównie, jest to, że kiedy na przykład zaczynasz się obwiniać, y, a może ja coś nie tak zrobiłam, a może ja coś nie tak źle zrobiłam, nie, źle, nie, źle zrozumiałam, jest wykonanie na przykład 10 brzuszków. E, natychmiast wykonujesz ćwiczenie. I jest to, popatrzcie, dokładnie ten sam skok. Spokojnie, spokojnie zaczyna się, zaczyna, zaczyna, żeby zatrzymać cyk. Jest ćwiczenie, czyli znowu jest skok wytworzenia dopaminy, i organizm w zdrowy i spokojny sposób dostarczy dopaminę. Co jest bardzo ważne w tym momencie, to to jest to, że przerywasz ciąg. Myśli negatywnych. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli na przykład sobie powiedz, w momencie kiedy zaczynam się obwiniać, albo na przykład kiedy zaczynam myśleć o sobie narcystycznej, kiedy zaczynam wspominać, może się okazać, że tych brzuszków będziesz robić tysiąc e, jednego dnia, też się może tak zdarzyć, więc jeśli zobaczysz, że bardzo dużo myślisz, może zrób sobie inne ćwiczenie. Na przykład dziesięć pajacyków, tak? Albo na przykład e, dziesięć pod, po, podniesienia nóg do kąta prostego, więc zobacz w kolanie do kąta prostego, więc jeżeli zobacz jakie ćwiczenia przypadną tobie do gustu, ale wykonaj szybkie i bardzo konkretne ćwiczenie fizyczne. Oderwij te myśli, wykonaj coś raptownego, jeśli gdzieś jesteś, nie wiem, zatup 10 razy bardzo szybko nogami, tak? W coś, co spowoduje zmianę Ciała, zmiana położenia ciała będzie bardzo szybkim e, ćwiczeniem. W natychmiastowe wyrwanie myśli e, z kozetki. Ale pamiętaj, nie uciekaj przed tymi myślami. Powitaj! I e, jedna z moich klientek e, bardzo sympatycznych nabrała e, takiego przekonania, jak przychodzi do niej myśl, której nie lubi, której nie chce, to mówi do, do niej słodko i bardzo z uśmiechem: Witaj, moja świnko, przyszłaś do mnie, żebym ćwiczenia zrobiła. No już. Robię. Więc y, nie odpędzajcie tych myśli, bo będą Was goniły, bo będą rosły w siłę, będą chciały być jeszcze, jeszcze bardziej zauważone. Przywitajcie je, możecie je jako świnkę, możecie jako chrumkę, możecie jako pieska. Witaj, mój kotku, no dzień dobry, no znowu przyszedłeś mi tu z informacją o Narcyzie, znowu z pamięcią o Narcyzie, no witam cię, no ale widzisz, no muszę zrobić teraz 10 przysiadów. I zróbcie to z uśmiechem, zróbcie to z żartem, e, wprowadzajcie humor do swojego życia i e, w zdrowy sposób dostarczajcie tej dopaminy. I czwarty punkt, bardzo prosty. Prostej metody, czterech prostych metod, które możecie wykonać, a nie wymagają od was wyjechania na drugą półkulę i, ucie i ucieczka przed, przed osobą narcystyczną jest rozwój mózgu pod względem prawej półkuli, czyli tej artystycznej. Moi drodzy, udowodniono już, że uczenie się nowych rzeczy i Aktywowanie prawej półkuli powoduje, że druga półkula zaczyna odpoczywać. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że na przykład panie zaczną robić nowe sweterki, nowe, może bombki na szydełku na choinkę. Czas najwyższy, za rok będą piękne, piękne aniołki, na przykład. Ale bardzo ważna rzecz. Proszę, żebyście pomyśleli o tych rzeczach artystycznych całkiem nowych. Czyli jeżeli są panie, które na przykład świetnie robią na drutach, to nie, że wracamy do drutów, tylko chodzi o to, żebyście się nowej aktywności artystycznej nauczyli. Czyli jeśli nigdy nie rysowałeś. Kup sobie książkę na temat, jak rysować zwierzęta. Jest, jest dużo pięknych książek, bardzo prostych. Ucz się czegoś, co jest poza Twoim zasięgiem, czego w ogóle nie jesteś w stanie pojąć, i nawet się tego trochę boisz. Nie no, gdzie ja rysować? Ja zawsze pokracznię, ja nie umiem. Gdzie słoń, gdzie koń. Jezu, jak to narysować? Spróbuj, kup sobie książkę i e, zaktywuj prawą półkulę. Ale od samego początku, czyli nie wracaj do rzeczy, które bardzo lubisz robić i świetnie ci wychodzą, tylko zacznij te rzeczy od początku. Naucz się nowej artystycznej aktywności. Panowie, może stolarka, może składanie modeli samochodowych, e, samolotowych, jakich sobie życzycie? Może e, kurs, e, nie wiem, e, robienia pięknych rzeczy, rzeźbienia w drewnie. Nie wiem, chodzi generalnie o bardzo artystyczną rzecz, nawet prosną. Panowie, jeśli nie umiecie malować i ciężko Wam to wychodzi, kupcie sobie cieniutką książeczkę dziecięcą z mandelami, czyli z takimi bardzo drobnymi rzeczami. Kupcie nawet Mniejszą dziecięce malowanki i postarajcie się pomalować, ale nie byle jak. Tylko przyłóżcie się do tego, kreujcie to, nauczcie się nowych aktywności. Aktywacja prawej półkuli cudownie, ale to cudownie uspokaja resztę mózgu. Pięknie wpływa na wyspokojenie. To jest prawie medytacyjna część. Jeżeli ktoś mówi, nie lubię, nie wiem, nie umiem jak medytować, to niech proszę rozwinie prawą półkulę. To będzie wiedział, jak mu jest dobrze. Początki mogą być trudne, bo początki mogą być takie, że będzie was to denerwować, bo ta niedziałająca od dłuższego czasu prawa półkula nie będzie tak skora do pracy i do współpracy z wami. Więc trzeba się troszeczkę przyłożyć, troszkę cierpliwości i nawet mogą być takie sytuacje, że będą wam drżały ręce, że będziecie się dziwnie czuć, nieswojo. Proszę poczekajcie chwilę, pokonajcie ten początkowy dyskomfort. Bo po prostu brzydko mówiąc, ta półkula musi się rozruszać, ona musi zacząć trochę pracować. To tak jak panowie, silnik w samochodzie, który długo, długo stał, też od początku nie ruszy, a nawet jak rusza, to i szarpie, i ciągnie, i może zgasnąć za chwilę. Więc panowie, panie, zapraszam do tej pracy, dajcie szansę tej prawej półkuli, żeby lewa, ta, która cały czas tam dudni i, i pracuje, żeby ona przez chwilę Odpoczęła, żeby ona przestała się zajmować. Zobaczycie, jak pięknie uwolni to mózg od ruminacji, od tego, żeby, żeby nie działać. Tylko proszę, niech to będą nowe zadania. Na dzisiaj tyle z porad, które możecie zastosować. Prawda, że proste, banalnie proste, do zastosowania. Jedno słowo klucz, konsekwencja. Powtarzam, ja za Was tego nie zrobię, ja konsekwentnie dzień po dniu e, nie będę Was do tego e, przypilać. Aczkolwiek mam pomysł, żeby codziennie rano zrobić takie sesje motywacyjne e, dla nas wszystkich, czyli widzimy się, nie wiem, 7 rano, 19 wieczorem, czyli dwa razy dla tych porannych, dla suwek i dla śpiochów, jak to tam się nazywa. I wtedy będę z wami pracowała, przypominała i motywowała. Może taka forma też jest fajna, natomiast nie bądźmy leniami. Spróbujcie najpierw sami, zmotywujcie się. Moi drodzy, odejście od osoby narcystycznej jest trudnym przeżyciem, ale nie dlatego, że w waszych głowach coś jest nie tak, bo jesteście głupkami, debilami, kretynami, nie daliście rady, nie potraficie, jaka ja głupia, jaki ja durny, że się dałem złapać. Nie. To są mechanizmy psychologiczne, które po prostu na was oddziałują. I proszę, przestańcie o sobie źle myśleć, tylko zrozumcie, że staliście się po prostu dobrym łupem, tylko nie zostawajcie w tej pozycji ofiary, tylko podejmijcie działanie. Błagam ofiaro osoby narcystycznej, obudź się, obudź się. Nikt przez ciebie, nikt za ciebie nie wykona tego zadania. Sam i tylko ty możesz to zrobić. Czas najwyższy na pobudkę. Nikt, nie masz nic do stracenia. To, co już straciłeś, Poszło, teraz tylko możesz zyskać, więc bardzo cię proszę, zadbaj o siebie. Nie odwracaj się do drugiej osoby, nie patrz się na to, żeby ci ktoś pomógł, żeby, żeby wyleczył cię, żeby ci coś powiedział. Walcz o siebie, walcz jak lwica, jak lew. Proszę o siebie walczyć. To jest w waszym obowiązku. Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na spotkanie w Warszawie. No, niestety tylko dla pań, bo to Dzień Kobiet, więc zapraszam wszystkie miłe i sympatyczne panie, które chcą te wszystkie metody obudzenia się jeszcze raz i w dużej dawce przetrenować. Będzie dużo, dużo więcej ćwiczeń. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Warszawy na 10, bo 10 jest o, o tych ćwiczeniach, a na 9 dla tych, którzy chcą w ogóle wiedzieć, co to jest narcyzm i, i jak to się je i co z tym zrobić. Więc zapraszam Was na żywo. Mam nadzieję, że, że to będzie jak zwykle owocne spotkanie. Moi drodzy, pięknie Wam dziękuję. Do miłego zobaczenia i wszystkiego dobrego.